pamiętajcie, dzisiaj mamy piątek. Nie dopowiem reszty. Mamy dzisiaj też piękną pogodę. Na razie jest jeszcze u nas zimno, chłodno, tak? Tym bardziej, wiecie, może na dworze już nie jest tak chłodno, ale w mieszkaniach jest bardzo wychłodzone. I ciągle chodzę taka zmarznięta, tak? Paluszki zimne, nosek zimny. No, za chwilę Wam pokażę, jak piękne, bezchmurne niebo jest. Może też dlatego było w nocy chłodniej. Ja dzisiaj wstałam wcześniej, tak jak chciałam. No i już wszystko, co miałam zrobić, zrobiłam. Nie wiem, dlaczego Wam się tłumaczę, no ale jak już powiedziałam, to już powiedziałam. W każdym razie idziemy teraz z Kropeczką do weterynarza i mam nadzieję, że nie będzie gorzej, bo ona jest bardzo osłabiona. Pić nie chce, jeść nie chce. No ale od wczoraj na razie nie zrobiła nic więcej. Także zobaczymy, czy trzeba będzie robić te badania, czy nie. Czy się jeszcze wstrzyma ta pani doktor? No zobaczymy, co powie. No, troszkę jestem smutna, bo ona taka smutna, taka osowiała jest i wiecie, taka bez siły się wydaje, no zobaczymy. A już znowu jak pójdziemy z nią tam, trzeba będzie ją zanieść, bo pewnie nie zajdzie przecież tam na nóżkach taki kawał, a poza tym będzie się znowu potwornie bała i potem będzie sobie kojarzyła obruszkę, smycz z lekarzem, nie? No chyba, że to już będzie dzisiaj ostatnia wizyta i potem jak się normalnie będzie na dwór wychodziło, będzie widziała, że się wychodzi z nią na podwórko, to a nie do weterynarza, no to wtedy może już jej się zapomni to, nie? No i tak jeszcze potem musimy iść na jakieś szczepienia, ale to jak będzie całkiem zdrowa, na pazurki, bo z pieskiem też się chodzi na pazurki, ja teraz nie chcą jej męczyć, bo ma już za długi, ale nie chcą jej męczyć. Już ostatnio nie chciała jej ta pani doktor męczyć, także zobaczymy, nie? No, także my już idziemy, potem jeszcze będziemy jechały do miasta, także zobaczymy, co mi się dzisiaj uda nagrać. Chciałam iść jeszcze do sklepu, coś kupić na obiad, właściwie obiad to ja mam, ale no coś by trzeba kupić jeszcze, no ale nie wiem kiedy ja to zrobię, jak ten to najwyżej jutro, nie? No, dobra, to teraz Wam pokażę, jak wygląda u nas pogoda i się wyłączę, a kartkę z kalendarza to Wam potem przeczytam, jak znajdę czas na to. No, to na razie. A tak piękne niebo dzisiaj u nas jest i mam nadzieję, że tam jest ciepło, że jak wyjdę ten, to mi będzie cieplej, bo często tak jest, że na jesień to w domu jest tak chłodno, bo nie grzeją, a na dworze jak się wyjdzie, to jest cieplej niż w domu, nie? No. U nas na razie jest 16 stopni, no to w domu jest troszkę więcej, bo jest 20, ale taki chłód jest. No a jak słoneczko przygrzeje, to będzie więcej. No. Już wszędzie kwitną te, no, te żółte kwiatki. Znowu zapomniałam, jak się nazywają, mimozy, albo jeszcze inaczej. No, ale wiecie, o co chodzi. No. Dobra, to ja już się teraz na razie przerwę, na razie zakończę, no i lecimy do weterynarza. Wiem, że to za późno ale trzymajcie kciuki, no, zanim Wy to wysłuchacie, to już będzie po lekarzu, nie? No tak, to na razie. Thank you.
No i witam się z Wami z parku. Jesteśmy po drodze w parku, nie wziąłem sobie patyka, przez to mam rękę taką nienaturalną, ale zapomniałam sobie kijka wziąć do nagrywania. No ale z Kropką byliśmy i na razie jest ok, ale jeszcze musimy czekać, obserwować jutro jeszcze do kontroli. No w razie czego, jakby nie chciała pić, to na kroplówkę jeszcze dzisiaj. A pojechaliśmy do tego urzędu. No i się okazało, że trzeba było skreślić jedno zdanie i napisać tak, ale żeby nie było tych szczegółów tam, że ogólnie się prosi o jakieś tam zaświadczenie, ale bez szczegółów. Także tą tylko skreśliliśmy. Parawka, napisać nowe zdanie. No i jesteśmy teraz na spacerze w parku. Tutaj już dużo wiewiórek widziałam. Szkoda, że orzeszków nie mam, bo one przychodzą jak się orzeszek da. No ale nie wzięłyśmy orzeszków. One są takie już, że się ludzi nie boją, no bo tu dużo ludzi przychodzi i orzeszki im daje, nie? No, także pokazuję Wam przy okazji, jak ten park. Zresztą Wy go już znacie. Tutaj często przychodzę, także tak. No, teraz się już wyłączę, bo Wiki już skończyła rozmawiać przez telefon i znowu sobie będziemy razem gadały. O, tak. To na razie. Jeżeli coś dajesz. Wszędzie są te wiewiórki. No właśnie, bo tak z góry widać więcej. Teraz już będę mówić. No i mamy tutaj taką wyspę, taki staw. W tym parku jeszcze tutaj chyba z Wami nie byłam, bo to jest tak troszeczkę z boku, nie po drodze, jak zawsze chodziłam. Chcieliśmy iść na mostek, na tą wyspę, ale już tutaj czuć, że są pomalowane te... Pomalowane są poręcze, no i jest... Nie można tam wchodzić. Aż to wyschnie. Zresztą tam dalej chyba maluje pan. No. I tak tutaj wygląda, pełno kaczuszek tu jest. Na tej wyspie jest fajnie, bo tam jest kilka mostków, kilka wysepek i tam są ławki. Można sobie siedzieć. Pójdę z drugiej strony, może uda mi się to pokazać. Tak to wygląda. Uda mi się może tak pokazać, żeby pana, który maluje, nie pokazać. No. Na jeden się wchodzi, potem jest ten drugi. Tak. No. Tutaj taka stojąca, zresztą staw to w ogóle stojąca woda, ale tu co chwilę coś, przed chwilą coś bulkło, bo tam ryba wyskoczyła. No, tak tu wygląda taki, może nie jesienny, ale późno letni dzień. Dzisiaj piękna pogoda jest. Musiałam się rano przebrać. Jak byliśmy u tego weterynarza, to byłam troszeczkę cieplej ubrana, chociaż nie za ciepło. I w słońcu bardzo gorąco, a w cieniu tak sobie. Więc dzisiaj, jak przyszliśmy do domu, to sobie potem przebrałam bluzkę na cieńszą. Bo jednak bez katanki, bez wierzchniego to się tak nie da, bo jednak to jest w cieniu chłodno i rano było tak bezchmurnie, a teraz są już takie różne chmurki. Akurat teraz tam chmura przyszła i nie ma tutaj słońca. No i wiatr jest troszeczkę, ale nie za duży. Słyszałam, że nad morzem jest bardzo silny wiatr, ale teraz tutaj tak nie ma. Wiki sobie odpoczywa, jeszcze ma urlop, jeszcze ma wakacje. Musi korzystać, a póki jest pogoda, to przynajmniej troszkę na powietrzu.
Dzisiaj się też spotka ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami. Dawno się z nimi tak nie widziała, żeby posiedzieć, pogadać. No. To też jest potrzebne, bo inaczej to człowiekowi coś się dzieje. No. I tak. To jest ten drugi staw, bo przeważnie Wam pokazywałam inny staw. Tam chyba będziemy przechodzić koło tego, też przez mostek. Tak mam nadzieję. No to Wam też jeszcze pokażę. A teraz już się będziemy spieszyć w stronę domu, bo jeszcze muszę zrobić obiad, żeby Wiki zjadła. A ja dzisiaj wcześniej też jadłam. No i mniej niż zwykle. No i już też myślę o jedzeniu. Idziemy, Wiki? A pójdziemy przez ten drugi mostek też? To tu idziemy, czy tamten schodami? No. No. Dobra. Teraz akurat tego słońca nie ma, nie? I tak tutaj ponuro wygląda. Ja bym musiała mieć taki ten, ja słyszałam, że w telefonie też jest stabilizator, a ja chyba nie mam tego stabilizatora, że to tak trzęsie zawsze. No. O, dobra, tamtą górkę tylko. Tylko jakieś gadanko. No witajcie w piątkowy wieczór. Troszkę późno przychodzę, ale dzisiaj było tyle perypetii w domu, że wiecie, szkoda słów. Chciałam Wam przeczytać kartkę z kalendarza z laptopa, ale niestety na razie jest to niemożliwe, bo mam tak przeciążoną pamięć, za chwilę Wam powiem dlaczego, że nic mi nie chce działać. I teraz się tam kopiują rzeczy, także to będzie trochę trwało, a stwierdziłam, że już nie mam czasu, że jest już bardzo późno i w tym czasie sobie nagram. Mam nadzieję, że potem mi się uda to wszystko przerzucić i ten filmik, żeby mi na czas wszedł, bo dzisiejszy filmik, dzisiaj, to znaczy się ten wczorajszy filmik, zauważyliście może niektórzy, że później wszedł, ale on mi się od nocy sprawdzało pod względem praw autorskich i sprawdza się do tej pory. Coś tam się zacięło, ja potem robiłam drugi filmik, wiem na pewno, że nie może mieć zastrzeżeń, jeśli chodzi o prawa autorskie, bo mam muzyczkę z tego, z YouTube'a, taką sprawdzoną, także tam nic nie może być, także wiem, że coś się tam musiało zaciąć. No i stwierdziłam, że ja nie będę traciła filmiku, a Was pozbawiała, wiecie, rozrywki do kawy, nie? No, chociaż to po niektórzy uważają, że jest nudne, no ale to kwestia gustu. No, trudno, żebym skakała na bungee, nie? No. A w ogóle to Wam powiem, że dzisiaj mieliśmy tak zwariowany dzień, że najpierw to Wam mówiłam, byliśmy u pani weterynarz, to już Wam wszystko mówiłam, jak tam z kropeczką w urzędzie w końcu też nam się udało wszystko załatwić, byliśmy na fajnym spacerku i wszystko byłoby super. Gdyby nie to, że mojej Wiki ktoś najprawdopodobniej w autobusie, jak wracaliśmy, włamał się na komórkę. Tak się włamał, że nic nie było na komórce. Przyszliśmy do domu, się okazało, że nic nie ma, nie idzie jej w ogóle. Wyglądała tak, jakbyście wyłączyli komórkę i chcieli, żeby ona się znowu włączyła. Tylko napis, tam nazwa tej komórki, z jakiej tam ma firmy i to wszystko. I tam jakieś kopie zapasowe, coś tam rób, nic nie było. Podłączyliśmy do komputera, nic się nie dało zrobić. Po jakimś czasie Wiki wszystkie zdjęcia, właśnie tak jak było podłączone, ponad 5000 plików wrzuciła mi na komputer, no i dlatego on mi tak spowolnił, że no. Żeby mogła zresetować swój telefon. Udało jej się to. Oczywiście tam straciła wszystko, nie? No ale gdzieś tam, skądś tam odzyskiwała aplikacje i tak dalej. I co się okazało? Że miała, że ktoś jej się na Facebooka włamał, że nie może go otworzyć, na Messenger.
zaraz doszło do niej, że ma, wiecie, komputer, znaczy się teraz telefon, to nie jest tylko, że sobie pogadamy, albo że sobie Facebooka, oj, Facebooka nie ma, chociaż to jest tragedia, bo ja już tego doświadczyłam, mnie też kiedyś zhakowali i Facebooka, i pocztę mailową, i Instagram miałam zhakowane. Także ciężko było tego Instagrama w ogóle nie odzyskałam. Nowy sobie po prostu założyłam. No i wszystkie te kontakty, co tam miałam, to utraciłam. Wszystkie te znajomości. Ale zdjęcia mniej więcej miałam na komórce, te same zdjęcia, to sobie powrzucałam, żeby coś mieć na tym Instagramie, nie? I tak nie wrzuciłam wszystkiego, co tam miałam. No bo mimo różnych próśb odzyskania, jednak nie odzyskałam tego konta. Facebooka nam się udało odzyskać wtedy. Pocztę też, ja wam już o tym mówiłam, że potem tam mi przychodziły co chwilę po francusku i po rusku różne wiadomości. No ale już nie o tym miałam mówić. Po wielkich perypetiach udało się Wiki odzyskać Instagram. A najgorzej było właśnie z tym Facebookiem, no ale z pomocą przyszli wszyscy znajomi, bo wiecie, to jest tak, że jak takie coś się dzieje, to trzeba jak najprędzej wysłać wiadomość do tej pomocy facebookowej, że jest zhakowane konto, także znajomi wysyłali, wchodzili na profil Wiki na Facebooku. I tam są takie, koło wiadomości są takie trzy kropeczki, tam się wchodzi i tam jest uzyskaj pomoc i tak po kolei się dochodzi do takiego, taki napis tam jest, zhakowane konto. I to się klika i znajomi wszyscy, no oczywiście ja też, wszyscy to robiliśmy, powiadomialiśmy po prostu Facebook, że to konto jest zhakowane. Wiki potem jeszcze też napisała taką prośbę, pomoc, bo gdzieś tam jest takie coś, że zhakowali konto. No i tylko dlatego chyba udało się jej jeszcze dzisiaj odzyskać to konto. Bo tak to może trwać i tydzień, i więcej, albo wcale, tak jak moje konto z Instagrama. No ale większy był problem z tym, że bała się, bo w komórce teraz wszystko mamy, nie? Ona płaciła telefonem, tam są konta do banków i tak dalej. Wiki sobie ten trud zadała, że wszystkie konta, znaczy wszystkie konta, nie w sensie tylko bankowe, ale w ogóle wszędzie, gdzie tylko trzeba się było logować, wszędzie pozmieniała hasła, nie? I Wiki miała dwuetapowe hasła na Facebooku. Ale to by się może nie udało zhakować z zewnątrz, ale ktoś po prostu się włamał na komórkę i tak jakby od środka to już złamał te szyfry, bo jak się logujecie, jak jesteście na komórce, no to tylko robicie na Facebook i wam się już to wyświetla. I jak on tam wszedł, to sobie zmienił tam dane, także Wiki już nie mogła wejść, nie? No. W każdym razie wszystko to odzyskała. Jutro na policję będziemy szli to zgłosić. Wiadomo, że nikt nie będzie szukał tego, kto nam to zrobił, ale jak wszyscy, którym się takie coś przydarzy, zgłoszą to, no to oni mają różne wiadomości i mogą już zacząć, a może już ktoś tam takie rzeczy zgłaszał i mogą zacząć jakoś działać, jakoś, wiecie, no, żeby tą osobę gdzieś złapać. W każdym razie, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam Was przestrzec, dlatego, że to się musiało stać tylko w autobusie, bo zanim wchodziliśmy do autobusu, to Wiki jeszcze sprawdzała coś na telefonie wcześniej rozmawiała i nic się nie działo, a jak wyszliśmy z autobusu, to już było taki problem. I podejrzewamy i tak kilka osób nam to potwierdziło, że tak było najprawdopodobniej. Ktoś w autobusie po prostu hakował konta, ale w tym sensie, że z całej komórki, nie tylko waszego Facebooka czy coś, tylko z całej komórki, no bo wiadomo, że na komórkach ludzie płacą komórką,
mają wejście do konta bankowego i można je wtedy opędzlować, nie? A jak się wejdzie do konta bankowego, to macie wszystkie dane, PESEL-e, nie PESEL-e, adresy, wszystko tam jest. No. Także to trzeba bardzo uważać. Już od tej pory to chyba Wiki, jak będzie w ogóle wychodziła z domu, to będzie wyłączała Wi-Fi chyba, no bo to musiało się stać za pomocą Wi-Fi. Wi-Fi i coś tam jeszcze, jak jest włączone, to mogą się połączyć po prostu. Ten ktoś, co chce zhakować, to się łączy z waszym tym telefonem. Także na to trzeba uważać. Wiki powiedziała, że teraz to już będzie naprawdę bardzo uważała na takie coś, bo do tej pory to by mogła powiedzieć, że takie rzeczy to się w filmach dzieją, ale to nie tylko w filmach, to już jest u nas rzeczywistość zaczyna być. No. Ja pamiętam jakiś czas temu, właśnie Szusz też mówiła, że jej zhakowali wszystkie tam jakieś konta społecznościowe czy jakieś, chociaż miała dwuetapowe logowanie. I to mogło też się zdarzyć w podobny sposób. Ona tam nie mówiła, jak to się stało, czy jej komputer, czy coś, czy z telefonem ktoś zhakował, ale też mówiła, że miała podwójne, a jednak jej ktoś wszedł. To jedynie jest możliwe prawdopodobnie, jak się wejdzie w ten telefon i od środka po prostu. To rozwalić to od środka. O. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jest taka sytuacja, że często na przykład bierze się laptop, idzie się do restauracji, bo tam się lepiej pracuje, albo gdzieś właśnie w takich miejscach, bo się lepiej pracuje gdzieś na zewnątrz, ale tam też może pracować haker na swoim komputerze. No, myśmy nie zwróciły uwagi, żeby ktoś siedział z jakimś tabletem czy czymś, czy komputerkiem, znaczy się komputerkiem, laptopem w tym autobusie. Ale, bo to był nie za duży autobus, takiej linii, nie za duży autobus, ale bardzo, taka dłuższa linia, która przejeżdża przez nasze osiedle, a jedzie przez parę miasteczek. Także na takiej linii to on tam może sobie dużo takich telefonów ściągnąć, nie? No, a my biegłyśmy do tego autobusu, wsiadłyśmy z tyłu, przeleciałyśmy do przodu i nie zwracaliśmy uwagi na ludzi, tylko że zdążyłyśmy do tego autobusu. Najprawdopodobniej ktoś tam siedział i po prostu się w ten sposób bawił. I to nie był taki sobie hakerek, który się bawi, który się uczy, tylko taki, który już zna swój fach, moim zdaniem, Wiki zdaniem zresztą też. Także masa kłopotów było, czarne myśli, że już wiecie, na konto wejdą i tam nie wiadomo co, kredytów czy czegoś tam nabiorą, chociaż Wiki nie ma zdolności kredytowej. No ale wiecie, no nigdy nie wiadomo, co tam jeszcze można zrobić, nie? A poza tym się mówi taki Facebook Facebookiem, ale teraz na przykład wiadomości z uczelni nie przechodzą na stronę uczelni, na stronę internetową, tylko to te wszystkie wiadomości idą na Facebook uczelni. No a za niedługo się zacznie rok akademicki. No i zanim się zacznie, to tam już teraz zaczną się tworzyć różne grupy i tak dalej, także oni już się tam będą organizowali właśnie na Facebooku. I Wiki już miała tam znajomości na Facebooku właśnie z niektórymi, którzy tam na tą uczelnię będą uczęszczać. I teraz wszystko było utracone. W telefonie utraciła, miała tylko numery, ale bez nazw. Nie wiadomo było do kogo te numery są. No ale potem jej się udało tam, bo ona gdzieś w jakiś chmurze, czy gdzieś tam miała coś, że jej się udało częściowo przywrócić, częściowo to jej podawałam numery do naszych wspólnych znajomych, no to z mojej komórki, także jej się to udało zrobić. Teraz ma wyczyszczoną tak pamięć, no bo jak 5000 plików zrzuciła z niej, no to ona ma bardzo dużo pamięci w telefonie, ten jej telefon to by mi się tak do nagrywek przydał, nie? No, to... Teraz ma dużo, dużo miejsca, musi sobie zrobić porządek, już sobie zrobiła chyba porządek w tych różnych aplikacjach i w tych wszystkich, wiecie, w tych apkach, które są na telefonie, bo ona nie lubi mieć zaśmieconego ekranu, także wszystko na nowo, śmiała się potem, jak już się udało wszystko odzyskać i tak dalej,
to się śmiała, że teraz się czuje, jakby miała nowy telefon, bo musi wszystko na nowo robić. No, ale jakoś część rzeczy jej się to przywróciło, jej się automatycznie, z tym, że nie mogła się zalogować na ten Facebook, Messenger i tak dalej. Razem z chłopakiem jakoś doszli do tego, jak to zrobić. Wiecie, metodą prób i błędów tam robili, w końcu podali to do tej pomocy tam. No i udało się, ale to parę godzin trwało. Parę godzin takiej nerwówki. No, to było okropne. A wiecie, na takim Facebooku tam są te nie wiadomości, tylko znajomości. Wszystkich by utraciła, bo ona by sobie mogła nowego Facebooka założyć, ale musiałaby na nowo wszystkich zapraszać, kogo tam lubi ze znajomych. Musiałaby zapraszać, miałaby puste ten, żadnych zdjęć, a tam jednak ma już tą historię swoją, nie? Utworzoną. Tą listę znajomych, różne tam listy różnych rzeczy, jak to tam jest na Facebooku. No. Także taka sytuacja i było ciężko. No ale właśnie chciałam Was przestrzec przed takim cyberkradzieżą, cyber, jak to można powiedzieć, przestępstwem, które już teraz się dzieje. To już nie jest tylko fikcja filmowa, tylko to już się dzieje naprawdę. Także jak będziecie wychodzili z domu, bo najpierw to Wiki chciała sobie robić telefon na tryb ten samolotowy, no ale ona w razie czego, jakby trzeba było nagle gdzieś dzwonić nagle, no to byłby problem. Tym bardziej, że ona ma na odcisk palca, żeby tam w ogóle się dostać do niego, do telefonu, nie? No. Ale stwierdziliśmy, że po prostu jeśli to za pomocą Wi-Fi ściąga dane wszystkie, czyści, no to lepiej jak się wychodzi z domu po prostu Wi-Fi i te wszystkie lokalizacje, nielokalizacje, to wszystko wyłączyć, żeby był tylko funkcja telefon, nie? Telefon, no aparat właśnie, to też macie, nie? No, tylko żeby po prostu można było dzwonić. A już nie z tym internetem, no bo to można wszystko stracić wtedy. No w pierwszym momencie nie było wiadomo, co tu zrobić, to był szok, nie? No i to tak to jest. Także wczoraj żyliśmy chorobą kropki, która się okazała, mam nadzieję, że już jest zdrowa. No jeszcze jutro idziemy do weterynarza na żeby zobaczyć, nie? Żeby pani weterynarz zobaczyła ją do kontroli takiej, ale już dzisiaj troszeczkę zjadła, troszkę się napiła i w ogóle jest taka bardziej radosna, taka się wydaje. Tyle, że na początku była bardzo słaba, już była parę razy pić, troszeczkę zjadła, dobrze, że nie wszystko naraz, bo znowu by mogło być jakieś, wiecie, jak to jest. No, to już z kropeczką wydaje się, że się wychodzi na prostą, no to z tą komórką. I tak miała, Wiki była umówiona z koleżankami, no i w końcu nie pojechała. Na szczęście ja mam do jednej z tych koleżanek, też mam ten na Messengerze kontakt, to mogłam się z nią porozumieć. To Wiki po prostu przez mój ten się porozumiała, żeby odwołać spotkanie, z jakiego powodu i co i jak, nie? No. I tak, na początku był taki dosyć fajny, ten spacer to był taki fajny po tym parku. Też mi się nie udało tego ostatniego mostka Wam nagrać. Mnie się wydawało, że go nagrałam, ale się okazało, że go nie ma, nie? No. Ale tak było niby wszystko fajnie, że byliśmy w Biedronce po parę rzeczy, bo tam po drodze jest Biedronka, zanim na autobus poszliśmy. No ale wątpię, żeby ktoś w Biedronce z laptopem ściągał dane. Najprawdopodobniej właśnie to było w autobusie. Bo to jak tak myślimy, nie? No. Także uważajcie na swoje telefony, no bo różnie może być. No, to chyba będę kończyła już, chociaż
Jeszcze już tu się kończy przesyłanie powoli tych zdjęć, ale jeszcze potem będę musiała je usunąć. Przesyłają mi się te wszystkie zdjęcia, te pliki z mojego laptopa na pamięć zewnętrzną teraz. Ale Wiki już się bała robić wytnij i wklej, bo ja tak robię. Ale ona się tego bała, że utraci to, bo to tam z kilku lat ma te zdjęcia. To po prostu na razie zrobiła je wszystkie kopiuj, przekopiuj je na tą pamięć, sprawdzi, czy tam są, i dopiero potem tu będzie można je usuwać wszystkie. I dopiero potem ja będę mogła wejść na komputer, przesłać mój plik i montować film. No, także zobaczymy, jak długo mi to dzisiaj w nocy zejdzie. No. A dzisiaj herbatkę mamy obie taką samą, bo zrobiłam lipkę i co? Rumianek, płatki róży, a i kwiat czarnego bzu, a Wiki jeszcze potem do kubka wlałam syrop z owoców czarnego bzu. No i ten korzeń taki, imbir. Coś się dzisiaj wygadać nie mogę. No, ale wiecie, bo mi się zaburzyło to, że nie mogę wam tej kartki z kalendarza przeczytać, ale może jeszcze to zrobię, bo i tak na komputerze nic nie mogę robić, dopóki to się nie zrobi. Jak to usunę, to dogram po prostu kartkę z kalendarza, będzie dzisiaj na końcu. No. Także jak na razie to wam za wszystko dziękuję. Życzę wam miłej soboty. Dobrego wypoczynku. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda i jeszcze będzie można wykorzystać na jakieś wycieczki, nie wycieczki, czy choćby siedzenie w ogródku. No, dziękuję wam za wyświetlenia, za komentarze. Też jeszcze będę musiała poodpowiadać za komentarze, łapeczki i subskrypcje. No i na wszelki wypadek się już z wami pożegnam, a potem jeszcze dołączę ten kartkę z kalendarza. Na sam koniec. To bajo bajo i papa do jutra. Wiem, że to zabrzmiało trochę sztucznie, ale no takie żegnanie się teraz, jak jeszcze chcę dogrywać kartkę z kalendarza, nie? To na razie bajo bajo. No tak, to teraz przychodzę jeszcze wam przeczytać kartkę z kalendarza. Już mam tu moje mądre sowie bryle, czyli okulary do czytania, i wam przeczytam kartkę z kalendarza na 4, co znowu zrobiłam, na 4 września, i to jest sobota, czyli dziś. U was dziś, zresztą u mnie już też jest sobota, bo już jest po północy. Także mam nadzieję, że da radę na rano, żebyście mieli tego vloga do kawusi. Tak, teraz to tak. Imieniny obchodzą Rosalia i Stella. Przysłowie. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. I świt słońca jest o 5:16, a zmierzch o 19:52. Nietypowe święta. Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Oj, tu jakieś reklamy. I to jest każda dyscyplina sportu regularnie uprawiana pozytywnie wpływa na nasz organizm. Narodowy Dzień Tenisa Stołowego zachęca do spróbowania swoich sił w tej dziedzinie. Do tego sportu szczególnie warto namawiać młodszych, bo może stać się ich życiową pasją. Teraz Światowy Dzień Brody. Zobaczmy, co tu jest napisane. Nic więcej nie jest napisane, dlaczego akurat dzisiaj jest ten Światowy Dzień Brody. No, kiedyś musi być, można by powiedzieć, nie? I Dzień Orzechów Makadamia. Dzień Orzechów Makadamia zwraca uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowe przekąski zamiast batoników lub cukierków. Choć orzechy makadamia w rzeczywistości są nasionami, to zawierają mnóstwo witamin. W ich dniu można zjeść je na różne sposoby, ale najlepiej smakują prażone
i polane białą czekoladą. No nie wiem, czy ta biała czekolada taka zdrowa. Chociaż ja bardzo lubię białą czekoladę, wam powiem. No, a cytat dnia. Twoje założenia są twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło. I to powiedział Isaac Asimov. No. I to tak, to mamy kartkę z kalendarza, a ja jeszcze chciałam dopowiedzieć tego, co przedtem mówiłam o tym hakowaniu, że to podejrzewamy, że było, odbyło się to w autobusie i podejrzewamy, że po prostu jak wysiadłyśmy z autobusu, urwał się kontakt, zerwała się ta nić i po prostu zablokował się telefon. Zablokował się w ten sposób, że nic się nie dało zrobić, nie? Że był czarny ekran i tak dalej. No i jakieś awaryjne coś tam wyskakiwało. No, także myślimy po prostu, że ktoś naprawdę w autobusach jeździ, no co sobie, kupi bilet sobie jednodniowy. U nas jednodniowy kosztuje 11 zł. I niech se tak pojeździ parę razy tam i z powrotem na takiej dłuższej linii. Niekoniecznie musi tym samym ciągle jeździć, może się przesiadać, nie? Na takich dłuższych liniach, co ludzie, wiecie, ma czas, żeby tam pobrać to, co na czym mu zależy, nie? No. A tutaj myśmy w sumie krótko jechały, bo my jechałyśmy chyba 4 przystanki. Także długo to nie trwało i miejmy nadzieję, że nie udało mu się wszystkiego ściągnąć na swój, nie wiem, laptop, komputer, znaczy z komputerem to nikt nie jeździ, ale wiecie, o co mi chodzi. Na swój nośnik taki, nie? No, w każdym razie podejrzewamy, że właśnie to przerwało mu tamtę emisję, czy jak to się tam nazywa. Jak my wysiadłyśmy z tego autobusu, może myślał, że się pojedzie dłużej, nie? Na pewno nie wiedział, kto to, tylko po prostu mu się wyświetliło połączenie z tym a tym, bo szukał pewnie, czy są jakieś połączenia. No, tylko że my krótko jechałyśmy. Ale wszystko się dobrze jak na razie skończyło. Miejmy nadzieję, że to już koniec tego wszystkiego, co nas ostatnio tak zaskakuje. Mój komputer też mnie troszeczkę zaskoczył przedtem, bo jak usuwaliśmy te zdjęcia, to ich było tak dużo najpierw, żeby je skopiować jeszcze raz i dopiero gdzie indziej przesłać i potem usunąć to z komputera, że on tak zwolnił, że on w ogóle nic nie chciał robić. Ja byłam przerażona, jak ja teraz film złożę. Musiałam mu dać odpocząć w pół godzinki. Zamknęłam go, wszystko mu powyłączałam, zamknęłam, no i odpukać teraz chodzi w miarę szybko. No, to znaczy się, no czasami się jeszcze tam coś kręci ten, ale nie wiem, czy to nie jest wina z kolei, może słaby jest internet też. Także teraz szybciutko wrzucę wam tą kartkę z kalendarza, tak żebyście mieli taką na sam koniec świeże wiadomości z kalendarza. No, a potem pójdę to montować. No i życzę wam jeszcze raz dobrej soboty i niedzieli. Takiej, żebyście spędzili w taki fajny sposób i odpoczęli. O ile możecie odpoczywać, o ile nie idziecie akurat do pracy, no bo nie wszyscy pewnie sobie mogą pozwolić na odpoczynek. No mój mąż też jutro idzie do pracy. Także wrócił po urlopie i od razu już tak wiecie, pełną gębą, bo po 10 godzin i jeszcze w sobotę. No. Ale to dlatego, że też są urlopy tam, no i wiecie, ktoś za kogoś musi pracować, jak ktoś ma urlop, nie? No ale miejmy nadzieję, że to wszystko wróci do normy i będzie wszystko ok. No, no dobra, to dożegnamy się do jutra. Mam nadzieję, że przyjdziecie jutro. Też mam nadzieję, że będą jakieś ciekawe tematy albo ujęcia, że was to zainteresuje i mam nadzieję, że ten vlog wam się na coś przyda. Choćby tylko po to, żeby uniknąć takich sytuacji, jak my to dzisiaj przeżywaliśmy. To na razie, pa!